W zdrowym ciele zdrowy duch. Z takiego założenia na pewno wychodzą uczniowie mławskich szkół podstawowych, którzy już po raz kolejny licznie stawili się na sportowej imprezie dedykowanej klasom czwartym. 20 marca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie zorganizował w katolickiej szkole podstawowej międzyszkolny turniej piłki nożnej szkół podstawowych. Do rywalizacji zgłosiły się 4 szkoły. Będą rozgrywały mecze systemem każdy z każdy. Zespoły mogą liczyć 12 zawodników w kadrze. Oczywiście na boisku może być tylko 4 zawodników plus bramkarz. Oczywiście zmiany są lotne, czyli hokejowe tak zwane. Nauczyciele czy opiekunowie mogą zmieniać sobie w trakcie gry zawodników. W rywalizacji wzięli udział uczniowie klas czwartych szkół podstawowych nr 1, 3, 7 oraz katolickiej szkoły podstawowej, która tym razem była gospodarzem turnieju. Część tych chłopców pamiętamy albo obserwujemy z boisk, bo na co dzień występują w klubie, czy reprezentują klub MKS Mławianka Mława. Tutaj akurat kilku takich zawodników zauważamy. Myślę, że poziom będzie fajny, zresztą liczy się zabawa, żeby dzieci były zadowolone. Udział w turniejach to dla młodych miłośników futbolu nie tylko okazja do dobrej zabawy i aktywnego spędzenia czasu. To także sprawdzian umiejętności, nad którymi pracują na treningach. Możemy właśnie zaobserwować młode talenty mławskiej piłki nożnej i takie turnieje to są właśnie naszym wykładnikiem dla trenerów czy nauczycieli, żeby takie dzieci utalentowane wyciągać i po prostu zachęcać do sportu. Na zakończenie turnieju wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Kolejny międzyszkolny turniej piłki nożnej, tym razem dla chłopców z klas gimnazjalnych, zaplanowano jeszcze pod koniec marca.